Muszę się tam jakoś dostać.
Dzisiaj jestem Hoshi, córką Hiro i Kokoro. Jutro będę Hoshi, córką słońca. Królowa przemówiła i to ja otrzymałam szaty. Każda dziewczyna w każdej wiosce marzy o tym zaszczycie. Matka ciągle płacze, a ojciec promienieje z dumy. Nigdy nie widziałam, żeby tak dużo się uśmiechał. Ten największy z honorów wyniesie moją rodzinę na szczyty społeczeństwa Yamatai. Już do końca naszych dni niczego nam nie zabraknie. A pewnego dnia Słoneczna Królowa może mnie nawet wybrać na swoją następczynię. A jednak nie mogę kłamać. Na początku odpychałam te uczucia, sądząc, że to nerwy. Ogarnia mnie jednak coraz większe zdenerwowanie. Nie mogłam odrzucić wezwania. To zniszczyłoby moją rodzinę. Ale boję się mojej królowej. Hej, Laro. Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady Sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Hej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzał. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. Nie mogę przestać o tym myśleć. Pojawiła się znikąd z czystego nieba i strąciła samolot. Nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Musiałam zrobić coś źle, przegapić coś ważnego. Powinna była obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Byłam nieostrożna. A teraz oni nie żyją.
Te ruiny są sprzed okresu Kofun. Pielgrzymka. Królowa. Czyżby Himiko? Niesamowite. Kapitanie Jessop? Kapitanie Jessop? O Boże! Przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna! Zabić ją! Oni! Strażnicy! Strażnicy są tu! Jak wielu! Mam nadzieję, że ciągle działa. Słyszałem coś niżej. Strażnicy ją zabiją. Spieprzajmy stąd, zanim nas znajdą. Mafia z niczego się nie dowie. Szukają mnie. Cierpię grobowców. Słoneczna Królowa i jej burzowa gwardia. Himiko, pierwsza Słoneczna Królowa. To naprawdę Yamatai. Ty naprawdę tu jesteś. I naprawdę martwa. To
coś niesamowitego. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa. Pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? Tu jesteś, królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! Bracio! Thank you.
Uważaj, to ona! Hej, panienko, nie strzelaj! Nic z tego, załatwcie ją! Thank you.
okno naraz? Może jedno okno naraz?